Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po bardzo długiej nieobecności, jak na nasz serwis, w końcu wzięliśmy się znowu za filmowanie. No, mieliśmy inne po prostu zajęcia, poza tym mamy takie temperatury, że to nawet zajmowanie się gołębiami, to tak możemy w kategoriach sportów ekstremalnych mówić, tak jak to Maciek robi. A dzisiaj właśnie trafiliśmy do kolegi Maćka Wudzika. Dzisiaj, czyli w czwartek, to jest 2 sierpnia. To jest koszowanie się tutaj odbywa na WG Kosakowo. Pomocnicy, których tutaj Maciek ma na gołębniku, oni są teraz akurat właśnie tam, łapią gołębie. A powiedzmy dzisiaj tutaj... robimy też jeszcze bez koszowania, gdyż to naprawdę długo wtedy trwa. A po prostu jest, no mówię, o, wszystko leci z człowieka, jest gorąco, parno, w tej chwili się zapowiada na jakąś burzę. Mamy właśnie ten moment ekstremalnych upałów, tu było tak, po 30-32 stopnie cały czas. No mówię, gołębie jutro będą miały piąty trening, wywózkę piątą, na następny tydzień zaczynamy pierwszy konkurs. No zobaczymy, jak to będzie. Wokoło co się słyszy, co się dzieje z gołębiami młodymi, to aż, no mówię, dla człowieka troszeczkę ponosi, czy jechać z nimi, czy nie jechać. A, ale... właśnie, a tutaj te dziury na koszulce, to są, to strzelał ktoś do ciebie, jak byłeś, czy co? Pewno, czy nie? Tak. To sam sobie dzisiaj wywieczniki takie naciąłem, ale chwali pan nie zdał egzaminu, muszę większe je powycinać. Z tego co się słyszy, to mówię, no jest ciężko. Połowy gołębi nie wraca u hodowców, którzy wywożą na... I nawet na krótkie odległości, po 30-40 km, nie wiem, czy to jest spowodowane. I to dobrzy hodowcy mają też te problemy. Tu na razie odpukać, więcej gołębi ginie przy gołębniku i zginęło przy gołębniku niż na tych lotach. Wczoraj znowu mieliśmy sytuację, zresztą widziałeś, gołębie jest jeden. Tam jest taki właśnie tak, w klatce schowany, jest odsadzony, jaszczą go uderzył, znaczy połamany nie jest, on jest tam no taki przetrącony, no, przetrącony, ogólnie mówiąc. On dojdzie do siebie, dlatego na ten lot nie pójdzie. Dwa gołębie czy trzy gołębie mają zjechane piersi do łysego, po prostu poszły na miasto. Tam je wczoraj dorwała ta potężna burza widocznie, która była nad Gdańskiem właśnie? Gdyni, tu nad Gdańskiem przychodziły te ulewy. Trójmiastem, tak to nazwijmy. Tak, Trójmiastem. Potężne ulewy. Jednego gołębia straż miejska przyniosła na Dąbrowie do weterynarza. To jest do zeutanowania. Tak, niestety już, bo ten gołąb skrzydło miał po prostu wyłamane. Na zewnątrz wszystkie gnaty wisiały. Czyli gołąb to był PL111. Tam pisałem na stronie. Tego gołębia. Przepraszam ci, przerwę, zobaczmy. O, pomocnicy. Kolega się przedstawi od razu. Łukasz Kamiński i. Adrian Szewer. To podejdzie bliżej, usłyszymy Adrian zaraz. Szewer. Ale zobaczmy od razu, jak wygląda. Ten większy nosi większy kosz, a mniejszy Adrian, mniejszy. Adrian, jeszcze raz, jak się nazywasz? Adrian? Adrian Szewer. Też czekaj, hodujesz gołębie też? Tak. Sam czy w spółce z kimś? Całkowicie też lotujesz tutaj w oddziale? Będzie. Zaczynam. A zaczynasz, no dobrze, to początki. Teraz uczy. Właśnie. Wiesz, on jest ten już tam stary koń, to nosi dwie szynki, on żeby nikt nie zarzucił, że nie ma 16 lat, że nie za ciężko. No właśnie, bo jeszcze tam ileś kilo. To nosi po 8. Tak. Gołębi. No ale i tak to mówię, no. Dwa gołębie, dzisiaj jeden wrócił właśnie z tą dziurą. Jeden zgłoszony jest, też zdjęcia ci pokazywałem, gdzieś siedzi na balkonie, nie chce odejść. Na wiczlinie. Pani nie może go złapać, może ale go zasygnalizowała, złapać, że go ma. A on nie może odejść, tam go nakarmiła ryżem, napoiła go wodą. I jadł ten ryż? Jadł. A jaki to był ryż, taki w torebce? Ciemny. Nie, ten. Bo ciekawe skąd gdzie, no właśnie zobacz. No coś, bo tam sypnęła bardzo miła kobitka młoda, po głosie było, słychać. Czyli no miejmy nadzieję, że on doleci. Miejmy nadzieję, że jutro ten lot też się jakoś uda. A planujesz go zrobić z kilometrów 70, a z jakiego kierunku? 70 km to jest Główczyce. To tam, gdzie zawsze lotujemy, w tym kierunku. Tak, w tym kierunku jadę, bo tam się lepiej mi jedzie, po prostu nie stoję w korkach z powrotem, a w miarę się śpieszę, żeby tu do nich przyjechać. No i żeby po prostu nie trafić na te temperatury, bo tu już o 7 rano jest ogromne, prawie 30 stopni u nas. Tak, to jest u nas 30 stopni i musimy sobie zdać sprawę wszyscy ci, że u nas jest trochę inna wilgotność niż gdzie indziej. Nie ma tak sucho i ta temperatura u nas jest bardziej odczuwalna. 30 stopni u nas przy tej wilgoci. Po koszulce widać właśnie. To po prostu to nie ma czym oddychać. Nie? Ale jeszcze Maciek, wróćmy do tego, bo to jest piąty lot, taki trening, taki wokół do gołębnika. Powiedzmy, te, które treningi do tej pory miałeś, czy straty były duże na nich? Ile ona zaczynały się tak, te treningi gołębiami? Zaczynaliśmy 400,
420 albo 418 albo 420 głębi, już teraz nie pamiętam. Teraz ile takie jest rzędu? Z tego lotu na piąty lot było 401 koszowanych, a brakowało do 6, 2 się zeszły, czyli brakowało 4. I na statystykach to widać, tam tak, po prostu one się schodzą. Widać, to... z tym, że no mówię, wczorajszy dzień troszeczkę napsocił, czyli to zobaczymy na statystykach jutro. Ile będzie tych gołębi. Ile będzie tych gołębi. Ale oprócz tych gołębi wywieziemy też, popatrzmy o te gołębie. Ale o nich nie będziemy na razie mówić, tylko później po prostu, kiedy zakończymy koszowanie tych gołębi, weźmiemy się, jak powiem, za zakoszowanie tych, które mamy w tym gołębniku, który tutaj przygotowywaliśmy, tam gdzie zakończyliśmy montowanie kamer systemu. Miejmy nadzieję, że nam się uda to wszystko uruchomić. Tak, jest teraz też, zamontowaliśmy tu kamerę. No właśnie, żeby też wszystko było widać, wszystkie te... Postaramy się, żeby już było widoczne to na tym locie, no ale to wszystko zależy, że nam się uda, nie? Wszystko już bardziej widoczne. No ale powiem, to może być ciężko, bo tutaj zaczęliśmy, że tak powiem, rozpracowywać inne tematy, także zobaczymy, może się uda. No ja nie będę mocno rozpracowywał. Tak, bo kierowca musi być ten. Nie wiemy, o co chodzi. Tutaj będziemy tutaj patrzeć jeszcze w tym wejściu, może na razie wszystko. Jeszcze tylko tak powiedzmy, choroby były groźne teraz przez ostatnie te dni, jak było tak bardzo ciepło, czy nie jakieś? O dziwo naprawdę ten rok pod względem chorób jest rokiem, no powiedzmy, sprzymierzającym i takim rokiem, no, który mnie zaskoczył, bo bałem się tego. Na razie naprawdę nie było żadnych takich objawów chorobowych, choć niektóre gołębie, niektórych hodowców po prostu mają słabszą odporność. To widać teraz na statystykach, jak nie ma na przykład gołębi. No, przywożą ładne gołębie, ale no niestety... Brakuje odporności niektórym. No flora nie pasuje, odporność jakaś inna, no jest trochę słabszy gołębi, choć mówię, te gołębie się w tym roku trzymają dosyć dobrze. Tutaj jeszcze zadam pytanie takie, bo mamy tutaj na płocie reklamodawców, reklamy tych producentów różnego rodzaju i karm, tak jak widzimy firmę Goldwings i TJW Fed i gołębnik, tak. Też i no, Centrum Zdrowia Gołębi. To tam pomidorami zarosło trochę. No właśnie, to tam właśnie tak zauważyłem, właśnie to jest, no, Centrum Zdrowia Gołębi. Ale każdy chodzi po pomidory, to najbardziej... No właśnie, wczoraj były jeszcze parę czerwonych, tak, gdzie widzę, no, już nie ma ich. Wszystko zjedzone. No właśnie, na bieżąco. Mówimy karmy w tym roku. I to rzeczywiście to stosujesz? Tak. W tym roku jedziemy w 100% praktycznie karmą z Goldwings, nasion i zbóż, to jest wszystko Goldwings. Później jedziemy granulaty TJW. Z TJW. Od kolegi Jakuba Sałka. W granicach 10-15%, plus tam parę innych preparatów, ale to są stosowane już tu na tym gołębniku, właśnie tutaj. Zobaczmy, one już też się tutaj te gołębie szykują na lot. Na gołębniku tutaj WG stosuję to co znam. Nic tu nie eksperymentuję. Tutaj się troszeczkę bawimy, eksperymentujemy, sprawdzamy nowe ich produkty. Sprawdzamy nowy probiotyk, bardzo dobry elektrolit. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem, ale już dzisiaj mogę śmiało... Przepraszam na emocje, teraz ten, zobaczmy, polecić. Ten niesie dwa kosze duże. A młody tylko jeden mały. No cały czas. No właśnie, to dowalić mu chociaż jeszcze jeden taki sam, dla symetrii. I chciałem powiedzieć, że te granulaty naprawdę już mogę śmiało polecać. No naprawdę, naprawdę zdają egzamin. Ja pamiętam, kiedy z Jakubem rozmawialiśmy o tym preparacie, przede wszystkim ten dla taki, on worek z takim czarnym i nad etykietami, to jest ten dla młodych, tak, które młodych, ma preparaty, jest, które z adeno ja mogą walczyć trochę. Głównie używam ten czarny i ten niebieski, ten podstawowy granulat, nie? To są dwa granulaty, które głównie używamy tutaj na tych gołębnikach. Z tym, że mówię, on ma jeszcze trzy inne, nie? Jest pierzeniowy, proteinowy i taki energetyczny sport. Ja używam tych dwóch. No co jeszcze? Mówię, tych preparatów parę już stosujemy na tym gołębniku. Tu na dużym gołębniku jest stosowany zakwaszacz też na przemian z oregowetem. Czyli no mówię, no na razie zdają egzamin bardzo dobrze. No my tutaj dzisiaj... Chciałem też wszystkim powiedzieć, to znowu tam będą jakieś... używam też... tą ziemię od Zbyszka Oleksiaka i naprawdę, jeżeli ktoś ma problemy z biegunką, z jakimś tam, naprawdę przy zastosowaniu tej ziemi plus na przykład Diarowet z Centrum Zdrowia Gołębi, z Vetanimal firmy, kał na drugi dzień jest czarny, okrąglutkie kuleczki. Kto tego, mówię,
musiałby ktoś spróbować. Tam ja ziemię tą leczniczą plus ziemię okrzemkową już stosujemy długi czas, bo kiedyś ją chcieliśmy wprowadzić w Centrum Zdrowia Głębi, ale to po prostu logistycznie to nie byłoby, ten Zbychu tam się tym może bardziej zajmuje, tam sobie pakuje to w woreczki, tam wysyła czy wiaderka, ale naprawdę jeżeli ktoś ma problemy, polecam tą ziemię sobie wziąć, te parę kilo, to nie są duże pieniądze, a skuteczność tego jest naprawdę rewelacyjna. Dobrze, to może w tym wejściu podziękujemy na razie. Za chwilkę, kiedy tutaj koledzy właśnie Łukasz i Adrian skończą nosić, porozmawiamy jeszcze, zobaczymy te gołębie jak są, bo one będą noc spędzały tutaj właśnie w koszu. O 4 rano chcę gdzieś wyjechać, lot planujemy o 6 gdzieś. Tak, i tutaj będę na miejscu, postaramy się też zarejestrować przylot, a za chwilkę jeszcze w kolejnym wejściu, oprócz tego, że będziemy rozmawiali o tym gołębniku, pokażemy też dzisiaj tutaj ten system, co zamontowaliśmy, kamery, wszystkie te sprawy, bo chcemy tutaj gdzieś uruchomić, no troszeczkę nam poślizgu wyszło, ale to z przyczyn obiektywnych, no, po prostu mnie nie było długi czas, po prostu podróż ostatnio bardzo dużo, może nie kierunki zachodnie, kierunki wschodnie, no ale to są też inne tematy, no ale miejmy nadzieję, że na razie wszystko nam się do przyszłości uda. Także dziękujemy i zapraszamy do ponownego wejścia. Okay.